Nasze ciało jest pierwszym instrumentem. I tym najważniejszym. Tego uczyły się uczestniczki warsztatów rytmicznych. Poruszały się za swoją intuicją, za swoim ciałem, za swoimi emocjami. A to jest metoda, która w zasadzie ma prowadzić do tego, żeby ktoś był lepszym skrzypkiem, lepszym pianistą, żeby był lepszym kucharzem, żeby był lepszym lekarzem, żeby był lepszym aktorem. To jest na poznanie siebie, poprzez muzykę poznanie siebie i siebie jako całość, nasz ruch, ale też nasze emocje. Bo to one są najważniejsze. Uczyły się je pokazywać podczas warsztatów, improwizowały do improwizowanej muzyki. Wszystkie rytmiczki tutaj mają wspaniałą wyobraźnię, ja tylko staram się tą wyobraźnię nieco pobudzić na swoich zajęciach. Jest to bardzo satysfakcjonujące, bo wszystkie one są otwarte, niezwykle skore do współpracy. Dziewczyny poznawały też choreografię tańca ludowego. Wszystko po to, by lepiej poznać swoje ciało i możliwości. Właśnie na rytmicy się uczymy tworzyć muzykę za pomocą ciała i odkrywać to wszystkie nasze możliwości w różnych kierunkach. Trzeba być też naturalnym, nie myśleć trochę, co się robi, tylko dać się ponieść, o tak. Ponieść muzyce i pasji, z jaką w przyszłości swoje zawody będą wykonywać uczestniczki tych warsztatów. 3, 4.